Cześć, siemanko, z tej strony Mateusz, firma Wrapser. Witam Was w kolejnym vlogu wrappingowym. W dzisiejszym odcinku okleimy sobie deskę. Zostańcie do końca, zapraszam. Zanim jednak zaczniemy, narzędzia, których będziemy używali i których będziecie potrzebowali, jeżeli będziecie chcieli sobie taką deskę okleić. Na pewno będzie to opalarka, nożyk Olfy z ostrzem 30 stopni, dodatkowo rakla, coś do odtłuszczania. No i chyba to tyle. Wszystko dostaniecie na naszym sklepie, na sklep wrapster.pl. Tutaj link pojawi Wam się poniżej i w opisie. No i przejdźmy do deski. Żeby okleić... Jak ta część się nazywa? Dek. Żeby okleić deka, to się odmienia? Chyba nie. Żeby okleić dek, musimy przede wszystkim zdjąć traki, czyli zajmę się najpierw rozmontowaniem deskorolki. Będziecie widzieli to w przyspieszonym tempie. Deskę mamy rozmontowaną, to nie jest nic jakby spektakularnego, więc cztery śrubki i traki schodzą. Teraz deska jest troszkę używana, trzeba ją odtłuścić, tak żeby folia miała się do czego przykleić. Używam do tego surface cleanera. Całą dokładnie przejedziemy na dwa razy, żeby dobrze ją właśnie przygotować i odtłuścić. Ona jest troszkę poharatana, tutaj już nie będziemy jakby wchodzili w strukturę tej deski, tak żeby nie zajmowało to nie wiadomo ile czasu. Jeżeli ktoś chce, można oczywiście papierkiem sobie na równo zjechać. Aczkolwiek dla folii lepiej, żeby było więcej elementów lakierowanych, tak? Bo do samego drewna raczej się folia nie przyklei. Więc jeżeli jest lakier, to świetnie. Natomiast jeżeli jest samo drewno, no to no, tak średnio. Ale deska zawsze jest lakierowana. Panie, pyta pana ktoś o coś? Okej. W tym momencie możemy wziąć sobie opalarkę. Delikatnie powierzchnię osuszyć. Ok, no i teraz weźmy sobie folię. Oczywiście tutaj folię mamy pod kolor Mustanga. To, co możecie zrobić z deską, tak naprawdę zależy od Waszej wyobraźni. Może być to folia jednokolorowa, może być to folia strukturalna, a jeżeli ktoś chce, to nawet możecie sobie coś na tej folii nadrukować, tak jak my mieliśmy folię drukowaną, oklejając Golfa 2, więc tylko wyobraźnia Was ogranicza. W tym momencie odkleimy sobie cały liner. Tutaj działamy na folii 3, seria 1080. Oczywiście arkusz musimy mieć większy niż nasz element, który oklejamy. No i w tym momencie najlepiej będzie wziąć sobie drugą osobę do pomocy, tak żeby naraz tą folię ładnie naciągnąć na lusterko, tak żeby wszędzie wszystkie zmarszczki nam poznikały. Więc ja sobie poproszę osobę jedną do pomocy. Robert, mógłbyś podejść? Okej, jedna osoba łapie sobie za dwa narożniki, a z racji tego, że ja będę miał jedną rękę zajętą, to zwinę sobie liner tutaj w rulon i będzie mi łatwiej tą folię naciągać. Tyk. Zaklejacie. Odwracamy folię. Nagrzewamy po całości. Opalarka najlepiej na maksa. Tak jak zawsze powtarzam, tutaj temperaturę tak naprawdę regulujecie odległością opalarki od folii. Folię tą dodatkowo mamy wzmocnioną laminatem, przez co jest troszkę grubsza. Natomiast na deskę idealnie się nada. Przynajmniej będzie fała. Ok. Patrzymy, gdzie jest element. Nakładamy. Łapiemy sobie na narożnikach. Ok. Super. Dziękuję. Element mamy narzucony. Teraz wystarczy folię wyraklować. Zaczynamy zawsze od środka i powietrze wypychamy na zewnątrz. Na zdrówko. W jedną stronę. Ok, teraz w drugą. Tutaj będziemy kończyli zaraz przy krawędzi, więc tak naprawdę tylko ta powierzchnia nas interesuje. Do krawędzi wezmę sobie rękawiczkę.
Teraz opalarką możemy sobie cofnąć wszędzie folię do punktu zero, tak żeby nie odcinać rozciągniętego materiału. Może to skutkować tym, że folia nam będzie po prostu odchodziła. Tego elementu już też nie potrzebujemy, więc możemy sobie go odciąć. OK, druga strona. I na zakręcie. Tutaj zazwyczaj folia może Wam odchodzić, więc na płasko cofnięta folia do punktu zero. OK. I w tym momencie zostało nam tylko odciąć folię dookoła przy krawędzi. Folię delikatnie sobie napinamy, przykładamy nożyk i przy samej krawędzi odcinamy materiał. Jeżeli ktoś chciałby mieć tutaj taką bardzo, bardzo idealną tą krawędź, to można też użyć sobie knifelessa. Natomiast tutaj już wchodzimy powoli na drewno i podejrzewam, że nie trzymałby się tak świetnie jak lakieru. Jeżeli chcecie, żeby ta linia cięcia była równa, jak najbardziej równa, no to nożyk musicie trzymać praktycznie pod tym samym kątem dookoła deski. OK. Druga strona. Nadmiar możemy zdjąć, pozostało nam wyciąć otwory na śrubki, na traki, skręcić wszystko do kupy i deska gotowa. OK, deskę mamy oklejoną. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to wideo udostępnicie. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wbijajcie na nasze wszystkie media społecznościowe, na sklep wrapce.pl, jeżeli potrzebujecie narzędzi bądź kosmetyków do przygotowania auta. I widzimy się w kolejnym vlogu. Siemanko!